Dzień dobry moi drodzy, witam w niedzielę, nie tak słoneczną jak zawsze, ale w sumie pasuje, jest kompatybilnie z moim nastrojem, bo po sobotnich wydarzeniach mój nastrój też nie jest za słoneczny. Kilka zdarzeń. W sobotę w Katowicach odbyło się kilka marszy, ale jeden z nich to był Marsz Narodowców, wymierzony przeciwko osobom nieheteronormatywnym, czyli osobom LGBT, gejom, lesbijkom, osobom transpłciowym, bo nie dla każdego nadal w Polsce ten skrót jest czytelny. Podczas tego Marszu Narodowców doszło do niebywałego zdarzenia. Demonstranci hajlowali, czyli pokazywali popularny gest pozdrowienia nazistowskiego, który jest w Polsce zakazany. I nie mówię tylko o artykule 256 kodeksu karnego, czyli popularnym, znanym propagowaniu faszyzmu. To jest ewidentne propagowanie faszyzmu. Ale mówię także o mniej może znanym i upowszechnionym artykule 13 Konstytucji, który zakazuje istnienia w Polsce partii politycznych i organizacji odwołujących się tak swoją ideologią, jak i praktycznymi metodami działania do faszyzmu, komunizmu i innych zakazanych zbrodniczych praktyk. Jak najbardziej obejmuje to również wykonywane w przestrzeni publicznej nazistowskie, hitlerowskie gesty. Muzeum Auschwitz, które jest, podobnie jak my wszyscy chyba, zbulwersowane tą sytuacją, napisało takiego tweeta, wydało takie oświadczenie, w którym podkreśliło, że posługiwanie się nazistowskimi, hitlerowskimi gestami w Polsce, która tak wiele przeszła, tak wiele istnień ludzkich straciła, ale tak wiele nadal traci poprzez przekonanie ciągle żywe o polskich obozach śmierci, z powodu nazizmu, której tak wielu obywateli zginęło w obozach koncentracyjnych, jest wyjątkowo bulwersujące. Muzeum Auschwitz ujęło to bardzo łagodnie, a myślę, że to jest nie tylko bulwersujące i moralnie naganne, ale to jest po prostu niezgodne z prawem, z przyczyn, o których powiedziałam na początku. Muzeum Auschwitz opublikowało także film, na którym widać hajlujących obywateli, no takich łysoli typowych, jak to narodowcy, grube karki, i obok stoją policjanci, którzy kompletnie nie reagują. To jest szokujące. 2-3 metry dalej stoi polska policja, która składa przysięgę na obronę konstytucji, na to, że będzie chronić obywateli przed łamaniem prawa, i 2 metry od polskich policjantów stoją ludzie, którzy łamią prawo i konstytucję, plując policji w twarz tym samym, i policja nie reaguje. To jest ta sama policja, która wlecze do radiowozów, zamyka, zatrzymuje przypadkowych ludzi, którzy chociażby znajdą się w pobliżu demonstracji popierającej LGBT, walkę o prawa osób nieheteronormatywnych. To jest ta sama policja, która zatrzymała Margot i doprowadziła swoim postępowaniem do umieszczenia, przyczyniła się może w ten sposób swoim postępowaniem do umieszczenia jej w areszcie, męskim zresztą. To są ci sami policjanci, należący do tej samej organizacji, w tym sensie ci sami, którzy kompletnie nie reagują na to, jak propaguje się faszyzm, nazizm. Drugie zdarzenie, pozornie niepowiązane, ale ten film będzie właśnie o tym, że wszystko jest powiązane ze wszystkim w polityce, wszystko wpływa na wszystko i że żyjemy w pewnym ekosystemie, który staje się nie tylko groźny i niebezpieczny, ale wręcz niebezpieczny i groźny dla naszego życia. Drugie zdarzenie jest takie, że już w nadchodzącym tygodniu do takiego wykazu prac legislacyjnych, którymi zajmuje się Kancelaria Premiera, Prezesa Rady Ministrów, czyli premiera, trafi pomysł ministra Zbigniewa Ziobry, o którym mówi on bardzo dawno, o prewencyjnej konfiskacie majątków. To jest pomysł, który mógł zrodzić się tylko w chorej głowie, chorego człowieka. Pomysł jak z horroru. Używam takich ostrych słów, ponieważ w państwie prawa nie istnieje nic takiego jak prewencyjne coś tam. Był taki film, bodajże Raport Mniejszości, w którym program komputerowy, z tego co pamiętam, pozwalał przewidywać, kto popełni przestępstwo i zatrzymywać ludzi przed ich popełnieniem. No, oczywiście dochodziło do pomyłek i zatrzymywano ludzi niewinnych. Cała
akcja filmu była o tym. Istotą państwa prawa jest prawo do obrony i udowodnienie winy. Kiedy zabierzecie prawo do obrony i do udowodnienia winy, to nie istnieje państwo prawa, nie istnieje coś więcej nawet. Bo nie tylko państwo prawa w sensie zapisanych przepisów, ale nie istnieją wasze obywatelskie wolności i wasze obywatelskie swobody. Nie istnieje nawet wasza wolność w sensie najbardziej osobistym, jak wasze prawo do życia i zdrowia i do własności prywatnej, które również jest jednym z niezbywalnych praw człowieka i swobód obywatelskich. Propozycja prewencyjnej konfiskaty majątków. Oczywiście pan Ziobro tłumaczy, że to będzie dotyczyć członków zorganizowanych grup przestępczych, tymczasem no tak jakby domniemanego, bo przecież przed wydaniem wyroku to jest domniemany, tak jakby domniemanego członka zorganizowanej grupy przestępczej nie obowiązywało domniemanie niewinności i prawo do obrony. No otóż tak samo obowiązuje ono w stosunku do członka zorganizowanej grupy przestępczej, a nawet bossa mafii, jak i w stosunku do emerytki, która ukradła bułkę w sklepie. I tylko taka równość, jak i posła, który jest posądzony o zabójstwo. I tylko taka równość wobec prawa i bezwzględne przestrzeganie procedur przy oczywiście silnym, sprawnym, bezstronnym i niepolitycznym aparacie policji, prokuratury i wymiaru sprawiedliwości nastawionego na merytoryczną pracę i zbieranie dowodów. I tylko coś takiego gwarantuje życie w państwie prawa. To, co proponuje, zaproponował już nieraz, a teraz, jak rozumiem, będzie nad tym pracował rząd, napisała o tym Gazeta Prawna, to jest złamanie wszelkich zasad państwa prawa. Minister Ziobro w ciszy, w groźnej ciszy, której nie rozumiem, w ciszy ze strony opozycji, która wywołała kolejną pseudoaferę, jadąc do drogiego hotelu, luksusowego hotelu, żeby porozmawiać o tym, dlaczego złe było łaknienie 58% podwyżek, kiedy ludzie umierają prawie z głodu i mają cięte pensje, a za chwilę we wrześniu będzie druga fara zwolnień. Więc minister Ziobro w tej ciszy, niebywałej ciszy ze strony opozycji, ale też mediów, bo ja nie rozumiem, dlaczego takie tematy, jak pomysł prewencyjnej konfiskaty majątków, nie są na czołówkach głównych serwisów informacyjnych wszędzie, w każdej telewizji głównej. Ja tego po prostu nie rozumiem, ale to jest coś, czego od dawna w Polsce nie rozumiem. Znaczy rozumiem, ale aż przykro o tym mówić, bo sama pracuję w mediach. Na razie nie mówię, licząc, że się coś zmieni. Może kiedyś zrobię o tym oddzielny felieton. I w zupełnej ciszy minister Ziobro przygotowuje takie propozycje zmieniające ustrój państwa. Jeżeli to się uda, to będziemy żyć w kraju, w którym nie tylko ciężko będzie prowadzić działalność gospodarczą, zresztą co sensowniejsi ludzie już dawno się wynieśli za granicę i wiem o wielu takich przypadkach, nie dlatego, że nie są patriotami, tylko dlatego, że oprócz korupcji, oprócz wzrostu przestępstw urzędniczych, no bo przecież urzędnicy nie są teraz już odpowiedzialni za swoje decyzje, oprócz konieczności dawania łapówek i bezsensownego gąszczu przepisów rosnącej biurokracji, wszechwładzy urzędników i polityków, po prostu nie będzie się opłacało tu żyć, nikt o zdrowych zmysłach nie będzie tu żył, bo nie będzie mógł być pewien nawet swojego majątku, czyli domu, nie wiem, odziedziczysz dom po rodzicach. Skrytykujesz PiS, to pomówią cię o przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej i zabiorą ci ten dom. Po prostu możesz, pracując ciężko całe życie, obudzić się goły i wesoły. Nie mieć domu, nie mieć auta, nie mieć swoich pieniędzy w banku, bo przyjdzie ktoś od ministra Ziobro i po prostu położy na tym łapę, bo tak. Bo tak, albo nie wiem, dziewczyna pozna faceta, zamieszka z nim, okaże się, że przyjdzie minister Ziobro i powie, że gość pracuje w zorganizowanej grupie przestępczej i dziewczynie wszystko zabiorą, czy jego żonie, tak? No świetnie. I weź teraz człowieku udowodnij, że nie jesteś wielbłądem i że zabrali ci za to, że krytykujesz PiS. No zabrał, bo mógł. To nie jest państwo prawa. Tak robią reżimy, państwa totalitarne, krwawe na ogół dyktatury. Zresztą nie ma niekrwawych dyktatur, bo każda dyktatura opiera się na przemocy i zastraszaniu ludzi. Oczywiście ten pomysł ministra Ziobro to też jest pomysł na zastraszanie ludzi. Te wydarzenia, ten pomysł ministra Ziobry jest oczywiście powiązany z tym, że policja milczy w obliczu propagowania faszyzmu. Tak jak jest powiązane z wieloma innymi rzeczami. Tak jak jest powiązane w zabieraniu pieniędzy organizacjom. Przepraszam państwa, ale to jest nagrywanie w aucie. Akurat państwo obok się pakują na wakacje i parking, który był pusty i cichy, zrobił się głośny.
No, ale będę do Państwa mówić dalej, jeśli się uda. Uda się, mam nadzieję. Te pomysły są nawzajem ze sobą powiązane. Ta demonstracja w Katowicach jest powiązana z pomysłem Ziobry, a pomysł Ziobry jest powiązany z tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości konsekwentnie zabiera pieniądze ofiarom przemocy w rodzinie, kobietom i ogranicza ich rolę. To jest z kolei powiązane z tym, że rząd chce wypowiedzieć konwencję stambulską. To jest z kolei powiązane z tym, że ministrem spraw zagranicznych zostaje pan Rau, który głosi homofobiczne, nienawistne hasła, które w zasadzie byłyby karane w wielu krajach Unii Europejskiej. Ten facet ma nam robić dyplomację. To wszystko jest system naczyń połączonych, który wskazuje jasno na kierunek, do którego zmierza władza, a ten kierunek jest prosty. Ja od dawna uważam, wbrew wielu komentatorom, że to jest wyprowadzenie nas z Unii Europejskiej. Celowe i świadome, oczywiście tylnymi drzwiami, to znaczy nie tak, że ktoś wyjdzie i powie, a teraz was wyprowadzamy, bo to wzbudziłoby sprzeciw Polaków, ale w taki sposób, że nastąpi to faktycznie. Najpierw przestaniemy się liczyć, potem zaczniemy być zwalczani, przykład powiązanie przestrzegania prawa w danym kraju z wypłatą środków unijnych, będzie to dotyczyć Polski, dostaniemy po kieszeni. Nie PiS niestety, tylko obywatele, aczkolwiek popieram ten postulat, bo to jest słuszne. Trzeba umieć wyjść poza jednostkowe, straszne wydarzenia i zobaczyć w tym pewną strategię rządu. Taka jest strategia rządu i taka jest strategia Prawa i Sprawiedliwości. Tak uważam, że wyprowadzenie nas z Unii za mordyzm, czyli wzięcie ludzi za twarz, tak żeby ani pisnęli, żeby byli zastraszeni, żeby się bali o swoje życie, o swoje zdrowie, o swój majątek, o swoich bliskich i żeby siedzieli cicho. Tak, żeby politycy Prawa i Sprawiedliwości mogli robić, co chcą. Do tego zmierzamy. Na to chcę Państwu zwrócić uwagę. No nie mam dziś niestety dobrego, optymistycznego filmiku, jak zawsze się do Państwa uśmiecham. Ale teraz już naprawdę jestem przekonana, że tylko wielomilionowe, olbrzymie, przytłaczające demonstracje i to nie trwające 1-2 dni, tylko tydzień, 2-3-4, taki Majdan w zasadzie Polski, mógłby nas ocalić. Jestem przekonana, że jeżeli nic takiego się nie wydarzy, to na końcu tej drogi, oczywiście po wielu jeszcze oburzeniach, perypetiach, ble, 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 nazywam to ble, 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 bo ten cały dyskurs opozycyjno-publicystyczny, poza pewnymi wyjątkami, jest diabła wart, jakieś jego 80% jest diabła warte, więc jeśli nic się nie zmieni, jeśli PiS będzie miał naprzeciwko siebie tylko takie ble, ble, ble i nic konkretnego, to oznajmiam Państwu, że tak, wyjdziemy z Unii Europejskiej i będziemy wszyscy tutaj zastraszeni, wcale nie gorzej niż na Białorusi. To jest na końcu tej drogi. Jeżeli teraz nie powstrzyma się Zbigniewa Ziobry, jeżeli teraz nie zmusi się w jakiś sposób polskiej policji, prokuratury, żeby zaczęły się zachowywać jak normalne instytucje, które bronią prawa i bezpieczeństwa obywateli, a nie interesów politycznych partii rządzącej, to już po nas. No i no niestety, i tym jakże optymistycznym akcentem kończę ten filmik. Pozdrawiam, życzę miłego dnia i do zobaczenia.